Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich uczestników Fairtrain. Bardzo Wam dziękuję za tę inicjatywę, która wesprze kraje globalnego południa. Bardzo ważne jest, żebyśmy żyjąc w takim kraju jak Polska, którego nie dotykają żadne tajfuny, nie dotykają żadne trzęsienia ziemi, żebyśmy w takim kraju myśleli o tych ludziach, którzy mieszkają na terenach dotykanych przez katastrofy naturalne, o tych krajach, gdzie mamy do czynienia z długotrwałymi skutkami ubóstwa. Bardzo dziękuję uczniom, dyrektorom szkół, kuratorium w Katowicach, Urzędowi Miasta w Katowicach i innym instytucjom, które od 3 lat prowadzą tę wspaniałą inicjatywę. Dla nas bardzo cenne jest trwanie najróżniejszych akcji, trwałe wspieranie polskiej akcji humanitarnej. Dzisiaj, przy okazji tej inicjatywy, apeluję do Was z kolejną prośbą o pomoc. Biorąc udział w tej grze, pomyślcie o ofiarach ostatniego cyklonu Haiyan na Filipinach. Mówi się już o prawie 12 milionach ludzi, którzy zostali w jakiś sposób dotknięci skutkami tego straszliwego tajfunu. Ludzie stracili domy, ludzie stracili cały swój dobytek, nie mają wody, nie mają jedzenia, nie mają dachu nad głową, warunki sanitarne są bardzo trudne, nie ma elektryczności, są kłopoty z komunikacją. Ludzie żyją w warunkach nieludzkich, niewyobrażalnych. Polska Akcja Humanitarna zbiera pieniądze na pomoc dla Filipin. Niebawem wysyłamy tam naszą misję. No i będziemy mieli kolejny kraj, w którym trzeba będzie pozostać nie na tydzień, na dwa, ale na dłuższy czas, tak jak to miało miejsce na Sri Lance pod tsunami w 2004 roku. Liczę na Waszą pomoc, a przede wszystkim na Waszą świadomość, bo im więcej Wy będziecie wiedzieli, tym więcej będą wiedzieli dorośli, a im więcej będą wiedzieli dorośli, to pomogą Polskiej Akcji Humanitarnej pomagać ofiarom tajfunu na Filipinach. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom i mam nadzieję, że dobrze bawiliście się, ale też mam nadzieję, że wiele dowiedzieliście się. Do zobaczenia. Janka Ochojska.